Nie żyje Helena Stoch. Dzięki łopatowaniu oglądała je cała Polska. Nie żyje Helena Stoch. Bohaterka kultowego reportażu zasłynęła dzięki łopatowaniu. W wieku 78 lat zmarła Helena Stoch. Mieszkankę Zębu poznała przed laty cała Polska dzięki wywiadowi telewizyjnemu o trudach odśnieżania chodnika. Wypowiedź góralki stała się jednym z największych hitów polskiego internetu. Smutne wieści przekazał Tygodnik Podhalański. Helena Stoch zmarła 4 lipca w wieku 78 lat. Mieszkanka Zębu została pochowana na cmentarzu świętego. Anny w swojej rodzinnej wsi na Podhalu 7 lipca. O Helenie Stoch głośno zrobiło się na początku 2014 roku. To właśnie wtedy pojawiło się nowe wydanie wiadomości lokalnych telewizji Tygodnika Podhalańskiego. W serwisie poruszono problem śniegu zgarnianego na chodniki przez pługi. Mieszkańcy pod hala pod groźbą mandatu musieli sami zadbać o ich odśnieżanie. O zdanie na ten temat została zapytana właśnie Helena Stoch. Wypowiedź zdegustowanej mieszkanki zębu szybko stała się hitem sieci. Pani, ja tako staro, a jeszcze muszę łopatować. Płakać mi się chce. Całe lato drabloj, a całą zimę łopatę w garści trzymaj. Trzeba ino łopatować. Mówiła Helena Stoch. Wywiad z Heleną Stoch stał się jednym z najbardziej kultowych filmów na polskim YouTube. Mieszkanka Zębu swoją wypowiedzią skradła serca internautów. Wielu z nich z ogromnym smutkiem przyjęło informacje o śmierci 78-latki. Zarówno pod wydaniem całych wiadomości lokalnych, jak i samego fragmentu rozmowy pojawiło się wiele komentarzy zasmuconych użytkowników YouTube. Niestety, pani Helena zmarła 4 lipca. Na zawsze zapamiętamy ją jako uśmiechniętą osobę, napisał jeden z komentujących. Pani Helena będzie odśnieżała niebo powsze czasy, skomentował internauta. Była ciocią mistrza. Pomimo ogromnej popularności wywiadu mało kto wiedział, kim jest jego bohaterka. Helena Stoch prywatnie była daleką ciotką Kamila Stocha. W momencie opublikowania wypowiedzi mieszkanki Zębu skoczek narciarski był już mistrzem świata o międzynarodowej rozpoznawalności.